Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. W ostatniej liście zrobiłem listę 10 najstarszych niemieckich teleturniejów na licencji. No i cóż, dzisiaj to będzie taki spin-off tej listy. Tyle, że to będzie 10 najstarszych niemieckich teleturniejów na licencji emitowanych jedynie w telewizjach prywatnych. Pierwsze telewizje prywatne w Niemczech to oczywiście RTL i Sat.1. Obie wystartowały w styczniu 1984 roku. Sat.1 1 stycznia, RTL 2 stycznia i od tej pory w Niemczech zaczęła się epoka telewizji prywatnej. No i w tym czasie w telewizjach prywatnych było bardzo dużo różnorakich teleturniejów. I czy też oryginalnych niemieckich, czy też sprowadzonych z zagranicy. I właśnie dzisiaj lista 10 najstarszych teleturniejów niemieckich właśnie sprowadzonych z zagranicy na licencji. No i cóż, kilka technikaliów jest takich, że najstarszy jest na początku listy, najmłodszy z tych na końcu. Jeżeli kilka teleturniejów powstało w tym samym roku, to wtedy liczy się data premiery. Jeżeli takiej daty premiery nie ma, nie znalazłem takiej daty premiery, to wtedy ten teleturniej ląduje na dalszym miejscu niż te, które mają datę premiery. Nawet jeśli data premiery ostatniego z tego roku jest 31 grudnia, to ten, który bez daty premiery ląduje zaraz za nim. No i co jeszcze? No i tak to chyba wszystko. No, zresztą wszystko się okaże w praniu, wszystko o wszystkim się dowiecie już w trakcie prezentowania tej listy. Tak więc nie przedłużając. Lista 10 najstarszych niemieckich teleturniejów na licencjach emitowanych jedynie w telewizjach prywatnych. Tak więc lecimy z tym koksem. Miejsce 10. Fünf mal fünf, czyli 5 razy 5, czyli Lingo, data premiery rok 1993, dokładnie 2 stycznia 1993. Miejsce 9. Familienduell, czyli Familiada, data premiery 26 stycznia 1992. Miejsce 8. Gej aufs Ganze, czyli Idź na całość. Data premiery 2 stycznia 1992. Miejsce 7. Riskant, czyli Jeopardy, czyli Wabank. Data premiery 1990. Niestety miesiąca i dnia nie byłem w stanie ustalić. Miejsce 6. Hop oder Top, czyli niemiecka wersja Sail of the Century. Data premiery 31 grudnia, czyli Sylwester 1990 roku. Miejsce 5. Fort Boyard. Data premiery 20 grudnia 1990. Miejsce 4. Tutti Frutti. Data premiery 21 stycznia 1990. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Brązowy medal. Der Preis ist heiß. Data premiery 1989 rok. Miejsce 2. Srebrny medal. Glücksrad. Data premiery 7 listopada 1988 roku. I miejsce pierwsze, złoty medal, zwycięzca tej listy, Ruk Cuk, data premiery, 11 stycznia 1988 roku. Mam nadzieję, że lista się podobała. Jeżeli coś pominąłem, to wiecie, piszcie w komentarzach, wtedy zrobię suplement do tej listy, że no i w tym suplemencie poprawię te błędy. Teraz dziękuję Wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.